Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać o, o tym, o temacie, który poruszyłem wczoraj. Byłaby to taka wariacja, taka bardzo odległa kontynuacja wczorajszego porannego tematu o survivalu. Tematu, o którym mówiąc, popełniłem. Dwa błędy, ale nie są to błędy śmiertelne, nie są to grzechy śmiertelne, więc zostało mi to wybaczone, wspomnę o nich. Zwłaszcza, że wyraźnie Państwu mówiłem, że nie jestem w tym ekspertem i odsyłałem do osób, w tym zajmujących się, można by powiedzieć, profesjonalnie. Trudno zamieścić w krótkiej audycji, a i tak niektórzy z Państwa, znaczy na pewno nie większość z Państwa, ale są takie osoby, które narzekają, że audycje są za długie. No najlepiej to, żeby 10 sekund ta audycja trwała przywitać się, pożegnać i już po audycji. Więc. No, nie, no wiem, że trochę poszedłem w drugą stronę zamiast godzinę, może na 20 minut. No ale ja mam taki swój styl. Dlaczego mam go zmieniać? Bo inni mają inny. To jest mój styl. Ja mam taki styl, więc jeśli ktoś mi mówi, Marek, musi być krócej, musi być krócej, bo ludzie lubią krócej. Wiem, że ludzie lubią krócej. Otóż wiem to po statystykach, Pokazuję ile ludzie najczęściej siedzą i ludzie lubią krótsze audycje. Ja wiem, ale faktem jest też, że ja mam taki swój styl. E, niestety ten styl kosztuje mnie to, że gdyby były krótsze audycje, jeszcze jakby dodać jakąś grafikę, no to no to, to by ładnie wybiło w górę pod względem subskrypcji i itd. itd. No, ale taki mam styl, albo mam takie przyzwyczajenia, być może trzeba będzie z nimi coś zrobić. Nie wiem, jak Państwo mają. Co, co do tego, czy to jakoś skracać, czy coś, bo e, tak ludzie mówią, ale musiałbym się wtedy jakoś e, skupić. I faktycznie, tak jak widzę youtuberzy, którzy osiągnęli sukces, mówią na temat, a u mnie to się zdarza, że i 20 tematów jest poruszanych pobocznych. No ale ja tak mam po prostu. E, tak więc e, to jest ciekawa rzecz. Od czasu do czasu oczywiście nowe konta. Wrzask, wyzwiska, nie mów o Sławku, już nikt nie chce słuchać o Sławku, a Państwo przecież dobrze wiedzą, bo tłumaczyłem to wiele razy. I dobrze wiecie, że jeśli nie będę mówił o Sławku, to wtedy ludzie jakby nie będą mieli świadomości, że jest ekipa, która od wielu lat na mnie poluje. Donosy, policja, skarbówka wszystko. No, jeszcze straży pożarnej nie było, ale pewnie kwestia czasu więc to wszystko. Jest tak utrudnianie życia, że Państwo muszą wiedzieć, te powtarzanie służy po to, żeby Państwo wiedzieli instynktownie, że jest właśnie no, taka grupa, która robi to, co robi już bez wchodzenia w szczegóły, bo Państwo przecież o tym wiedzą, mówię o tym latami. Więc gdy Państwo o tym wiedzą, gdy wchodzicie na jakąś recenzję mojej książki, na jakieś opinie o mnie w internecie, to wtedy mogą Państwo. Sobie powiedzieć. A może ta opinia o tym, że jestem złodziejem, manipulantem, sekciarzem i tak dalej, i tym podobne, może to nie jest prawda, tylko to może jest jedno z wielu, z tysięcy już w tym momencie oczerniających mnie słów. I wtedy zamiast powiedzieć, że ja rezygnuję z tego, co Marek mówi, bo no to złodziej, wiadomo, manipulant, no to okrada tutaj biednych ludzi, więc ja go nie będę słuchał. I teraz Ty wiesz, z automatu wiesz, że trzeba. Nawet jeśli ktoś napisał to bardzo mądrze, co być może możesz tak uznać, że być może jest to prawda, dopytam, sprawdzę, bo wiadomo, że są ludzie, którzy takie rzeczy rozgłaszają właśnie po to, jest mówienie o Sławku. Naprawdę nie sprawia mi żadnej przyjemności mówienie o tym bucu, tylko po prostu jest to zawór bezpieczeństwa coś, co chroni mój dobytek, moją pracę, ponieważ ci ludzie tak naprawdę okradli mnie z wieloletniej pracy i chcę, żeby Państwo wiedzieli, bo czasami jedna plotka w internecie, jedna informacja, tak jak widzicie, mój dawny kolega Jarek Kefir, oni na siłę biorą ten taki mem, zrobili, że w tej audycji co ci młodzi youtuberzy nagrali z tym moim uśmiechem, czyli zrobili ze mnie gościa, który nie pomaga biednym kobietom, a ja mówiłem zupełnie o czym innym, żeby nie pomagać kobietom, które udają depresję, bo ta kobieta, która ma naprawdę depresję i jej potrzeba pomocy, to jej nie pomożecie. Bo ta kobieta, która ma naprawdę depresję, będzie leżała śmierdziała, nie będzie miała siły się podlizywać, manipulować wami, bo jest po prostu ciężko chora. I będziecie zamiast pomagać chorej osobie, to pomożecie cwaniurze, która udaje depresję i <gryw> będzie was po prostu doiła z kasy jak, jak mućkę. Więc oni chcieli jeszcze wypromować taki mem, jak ja się uśmiecham. Wiadomo, że chodzi o seks? O tak, oczywiście chodziło o seks. Więc no, no tak to wygląda i po to jest to robione, i, i z tego co wiem, 90% moich słuchaczy doskonale rozumie sytuację, w jakiej się znalazłem, i że to jest jedyna linia obrony. No, druga linia obrony to są sądy, prokuratura i to myślę, że za jakiś czas państwu powiem, jak to zdało rezultat, bo to już prawie półtora roku minęło tego wszystkiego. No już jakieś rezultaty były. No tak Mamy przeprosiny panów po, po prawej górnej stronie na forum. Bardzo mądrze zrobili, bo tak by mieli proces, który by z całą pewnością przegrali, trzeba by było płacić, a niewielkie odszkodowanie. Ale musieliby na przykład w gazecie zażądałbym wyborczej na głównej stronie przeprosin, jako pisarz byłem oczerniany z nazwiska. No, tam się jeszcze jakieś nowe wątki, powie... no nieważne, tak czy, siak, tak czy siak jest to taka moja pierwsza linia obrony. Dzięki której mogę ochronić, jakby to jest moja praca. Ja z tego żyję, ja płacę podatki, ja się z tego utrzymuję. No to są ludzie, którzy mi zabierają moją opinię, która jest bezwzględnie konieczna do prowadzenia mojej pracy, z której ja się utrzymuję. Muszę utrzymać wiele rzeczy, muszę utrzymać forum dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, nie stać ich na pomoc w ciężkich doświadczeniach życiowych, więc no, no, no a po prostu jest grupa, która z nieznanych mi względów mi to po prostu zabiera, oni po prostu mnie okradli z mojej ciężkiej wieloletniej pracy i po to jest to powtarzanie i myślę, że Państwo to doskonale rozumieją. Na forum też są jakieś pojawiają się nowe konta, to tak jak ostatnio było, no musiałem zbanować tego pana na początku, na początku jednak pomyślałem, że nie, ale potem jednak sobie pomyślałem, że zbyt dużo w to wkładam wszystko wysiłku i serca żeby przychodził ktoś na forum nowy i pisał coś tam, że żygać, się chce, że żygają, ludzie, jak mówisz o Sławku, albo co, czekać, co tam było, pieprzenie o dupie Maryni. Gdyby to było napisane w normalny sposób, że Marku może przemyśleć, żeby to tak rzadziej mówić i tak dalej, to nie byłoby problemu, tylko chodzi mi o formę. To mówię, no to mam własne forum, tak, no staram się, żeby tu było dobrze, żeby się ludzie dobrze czuli, a tu przychodzi ktoś i, i po prostu takim rynsztokowym słownictwem, no to sorry, winę tu, no, 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 sorry, no, no tak nie może być, tak? Także na forum też będzie coraz bardziej bezwzględnie jednak takie rzeczy pilnowane, bo to oni często zakładają konta na forum, robią rozrubę, no ale znowu zboczyłem z tematu. Tylko chciałem Państwu to jakby tak wytłumaczyć i czasami będę to, tej retoryki używał, żeby Państwo jakby się też wypowiadali na ten temat, bo to jest no jednak dla mnie ważne. Kolejna sprawa. To o czym zapomniałem wczoraj wspomnieć, ale się kapnąłem i napisałem to w komentarzu. Ja wczoraj powiedziałem, że higiena schodzi na drugi plan, na pierwszym miejscu woda. Jest to prawda, ale to jest tak, że na pierwszym miejscu woda i nie na drugim higiena, tylko na, no powiedzmy, no bardzo, bardzo taki wczepiony ustami w tą jedynkę. No już takie naprawdę dałem głupie porównanie, ale chodzi o to, że przy higienie bardzo dużo ludzi umiera. Gdy nie zachowujesz higieny. Jakie rozwiązanie? Takie na szybko. Tam są profesjonaliści, którzy znają się lepiej. Ja tylko tak wczoraj na rozmowie sklepowej po prostu usłyszałem, tak na szybko coś źle powiedziałem, więc są na przykład takie żele. To są takie żele. Ja mam taki żel w samochodzie, na przykład do mycia rąk na sucho. On jest antybakteryjny. Można sobie takiego żelu z litr kupić, chusteczki nawilżane, i już będzie jakaś higiena, tak? Do torby wrzucać te rzeczy. Ale higiena jest bardzo ważna. Natomiast usprawiedliwia mnie to, że ja mówiłem o jakichś takich zamieszkach tak dalej parudniowych. Nikt to się nie myje 5-6 dni, nie umrze z powodu zarazy. Wiadomo, ręce trzeba umyć, dlatego odliczyłem troszkę. Kolejna sprawa, którą się pomyliłem, to trzasnąłem wczoraj, że taki człowiek, siedzący mężczyzna, 1500 ki kilokalorii, sporo się pomyliłem. Na szybko to robiłem, bez sprawdzania. I faktycznie tam chłopaki pisali, mieli rację. Sprawdziłem w Wkleiłem sobie w Google po prostu zużycie kaloryczne. I wyszło, że siedzący mężczyzna 70 kg spala czekajcie 2400, a delikatnie ruszający się chyba 2600 jakoś tak. Przepraszam. Strasznie dużo jakoś to było na forach sportowych, gdzie są ludzie. Bardzo <coughs> przepraszam, zajmujący się mm, zbijaniem wagi, zbijaniem tłuszczu, to tam trochę mówili, że to jest mniej, no ale dobra, niech będzie więcej. Kolejną sprawą, hmm, o której powiedziałem, a raczej nie powiedziałem, no nieważne, bo tych spraw jest bardzo dużo. Dałem Państwu link, jeszcze raz dam do na forum. Taki jest dział o Survivalu, tam są naprawdę chłopaki, którzy się na temacie znają, więc tam sobie będzie można w tym temacie porozmawiać. Czuję, że coś zapomniałem powiedzieć, a to sobie pewnie przypomnę później, więc dzisiaj chciałbym powiedzieć, ponieważ. Jeden z komentatorów napisał, że wszystko wskazuje na to, że w razie takich klęsk warto być osobą grubą niż chudą, ponieważ chuda wytrzyma krócej, dlatego że ma mniej tłuszczu na sobie. I teraz chciałbym, żeby ta audycja była właśnie o tym, czy lepiej na, na zasadzie jakby survivalu, jeśli rozmawiamy o survivalu, o przeżyciu w jakichś gorszych sytuacjach, czy w mieście są problemy, czy coś. Czy lepiej być grubym, czyli mieć większy zapas tkanki tłuszczowej, z której w razie głodu potrafimy żyć? No, kiepskie jest to życie, człowiek się fatalnie czuje, bóle głodowe są bardzo duże. Natomiast organizm nie będzie aż tak spalał mięśni, będzie spalał tłuszcz, czy dłużej przeżyjemy? Człowiek z naprawdę potężną nadwagą, jakiś taki konkretny gruba ze stanów. Nie wiem, czy by rok, może i by rok przeżył na tym smalcu, ale wiadomo, no to bez witamin, mikroelementów. Trzeba by zapytać jakiegoś fachowca i to lekarza konkretnie, który to na tym się zna, bo zwykły się na tym nie zna, jak by to wyglądało. Jak to wyglądało? Sam jestem ciekawy, jakby to wyglądało. No pewnie szkorbut byłby jakiś, tak? No miałby tylko wodę. Miałby jakiś szkorbut, zęby by mu się chwiały, infekcje by miał, ale organizm by sobie i tak poradził. Jednak dla organizmu najważniejsze jest Najważniejsze jest paliwo. No ale no, no coś byłoby nie tak z tym gość. Jestem ciekawy, jak Państwo się na tym znają, bo sam nie wiem, nie wiem, jakby to zrobić. Jakby to było, czy on by wyżył na przykład, czy ten rok na dużym smalcu, czy on by przeżył bez żadnych witamin i tak dalej. Wydaje mi się, że byłyby bardzo duże problemy, nawet jakby dbało o higienę. No ale nie znam się na tym. Bardzo ciekawe pytanie, warto sobie to popytam znajomych trochę lekarzy. Sam sobie teraz stworzyłem pytanie. Bardzo ciekawe, i teraz. Co jest lepsze? Czy mieć nadwagę, czy nie mieć nadwagi? Oczywiście, na pierwszy rzut oka wydaje się, że lepiej mieć nadwagę, ponieważ dłużej przeżyjesz. Natomiast to jest rzecz, o której ja bardzo często myślałem, szanowni państwo, a myślałem o tym dlatego, ponieważ człowiek ma takie zakodowane programy w sobie, w podświadomości, w mózgu, że ponieważ ludzkość przez setki tysięcy lat, czy miliony lat, po prostu głodowała i nie było niczym dziwnym, że ludzie umierali z głodu, zwłaszcza jakaś wojna, chude lata, tak, na roli nie szło i tak dalej. Opadów nie było, można by to mnożyć, więc głód był czymś normalnym, więc organizm człowieka ma mechanizm, żeby uzupełniać te kalorie, i smalec, który mamy na brzuszku, na plecach, na dupie, to jest po prostu paliwo paliwo na dupie. Tak, szanowni państwo, to jest paliwo. To jest paliwo, z którego odżywia się organizm. W związku z tym, kiedy nagle, można by powiedzieć, w dość szybkim czasie nastąpiła automatyzacja, robotyzacja, no możemy sobie powiedzieć, może się trochę pomylę, ale to było tak, no początki 19, no, 1910, czekajcie, Ford, to był chyba 1900 jakoś tak, 15, 20, coś chyba, tak. Więc kiedy zmotoryzowano Stany Zjednoczone, ludzie zaczęli bardzo dużo wozić dupę wcześniej, trzeba było na konia wsiąść, no nawet na koniu jechać, trzeba utrzymać postawę, to też zużywa kalorie, jednak mimo wszystko ludzie musieli chodzić wszędzie, a tak Forte myk do teściowej na obiadek, myk do dziewczyny na randkę, myk do kina, nie mego, więc upowszechnienie się motoryzacji i upowszechnienie się bardzo taniego jedzenia spowodowało, że ludzie bardzo chętnie z tego korzystali, no i zaczęli tyć. W Stanach Zjednoczonych mamy epidemię grubasów. To skalectwo. To jest bardzo ciężka choroba. Duży zapas paliwa to jest choroba. No to powiedzmy sobie może inaczej. Mamy samochód, który ma bak strzelam 40 litrów. No to jeśli będziemy wozić w bagażniku na wypadek apokalipsy 200 litrów, a samochód ma udźwig, strzelam 320 kg. No to taki chłopina, jak ja wejdzie do niego. Włoży parę gadżetów do środka, i to już jest maksymalny udźwig. Wzrośnie spalanie, mocno wzrośnie zużycie wszystkiego. Wszystkich praktycznie elementów ruchomych pracujących w samochodzie. Wszystko zacznie być po prostu dużo częściej się psuć. Będziemy mieli gorsze hamowanie, większą szansę na stłuczkę. Eee, no, w razie uderzenia, te 200 kg przebije, przebije się przez tylne fotele. To jest właśnie ludzie nie rozumieją, że jakiekolwiek ciężkie rzeczy wożone gdzieś z tyłu, no to w razie hamowania, to jest jak pocisk z armaty, to potrafi wyrwać fotel, wszystko zależy jaka masa tego jest więc szanowni państwo hmm, czy to byłoby dobre, no na wypadek, że coś się stanie wozi te 200 litrów benzyny, niech będzie 100 no nie jest dobre, wszyscy wiemy, że to jest coś nie tak więc co ja proponuję, ja uważam, że w przypadku zamieszek, w przypadku jakichkolwiek problemów, lepiej być szczupły, mimo wszystko jak będąc szczupłym, to wytrzymasz bez jedzenia z miesiąc. Trochę tego tłuszczu masz, zaczniesz bardzo chudnąć, potem zaczną się zjadane miśni, ale to nie jest taki szybki wcale proces. Gdyby to było tak szybko, to by grubasy szybko chudły, taki grubasy jak ja, a niestety to jest gehenna i męczarne, jak sobie pomyślę, że muszę 20 kg smaku zrzucić, to się robię blady. Bo człowiek jak myślisz, że sobie schudnie, Bak, bak, bak i potem wracamy No jedzonko, niam, niam, tu, tam, tego. A to tak nie ma, to trzeba zmienić nawyki żywnościowe. Już trzeba po prostu tak żyć do końca, jeśli się chce tę masę niższą utrzymać. A ja bym chciał, bo mi to bardzo przeszkadza ten do, dodatkowy zapas paliwa. Ja wychodzę z założenia, szanowni państwo, że niższa masa ciała, czyli mniej smalcu, człowiek szczupy jest, jest przede wszystkim tak, mobilniejszy, tak, Uciekając przed kimś, skoczy na ogrodzenie, przeskoczy je. Mniejsza szansa na to, że zeskakując, złamie sobie kostkę, naciągnie kostkę, a jak, jakakolwiek taka rzecz w sytuacji, gdy państwo się rozsypie, to jest twój koniec. Nie uciekniesz, nie pójdziesz, nie będziesz ciągał ciężarów z rozwaloną kostką. Możesz kolano rozwalić, skacząc nad wagą, przecież stawy, im większe obciążenie, gdy upadasz na ziemię, tym większe obciążenie na stawy. Kolejna rzecz nie będziesz biegł tak szybko, jak człowiek szczupły, mając nadwagę. W sprintach też będziesz gorszy, nie oszukujmy się, no to tak jakby szczupłemu plecak nałożyć na plecy, no chociaż tu już jest inaczej porozmieszczany. Co jeszcze? Chodząc na dłuższe wycieczki, no spalasz więcej paliwa to raz, pocisz się, łatwiej cię wyczuć, jesteś dużo bardziej zmęczony, twój organizm jest obciążony. Ale myślę, że to, co jest najgorsze, przy dłuższych jakichś takich naprawdę sprawach, to jest to, że masz zablokowaną ucieczkę. Nie uciekniesz z dużą nadwagą, szybko się zmęczysz, wywrócisz, weźmiesz mniej towaru na plecy. Jesteś niemobilny, a mobilność w takich przypadkach jest rzeczą absolutnie kluczową. Mo Najgorsze to są kontuzje. Złapiesz kontuzję, no to jest kaplica, lekarzy nie ma, nic nie ma. A tu masz opuchnięte całe kolano, z którego trzeba strzykawką ściągnąć płyn. Dlatego człowiek szczupły, nawet jak się gdzieś wywróci, to jest dużo mniejsza szansa, że sobie coś zrobi, ponieważ mniejszą masą upadnie na daną kość, na dany staw. Bardzo proste. Więc, szanowni Państwo, gdybym miał wybierać, to wybrałbym samochód z normalnie zatankowanym bakiem, natomiast zapasowe paliwo bym trzymał. Gdzieś na działce, w, gdzieś skitrane na wsi. Rozumiecie państwo, o co chodzi. Dokładnie analogicznie jestem fanem stwierdzenia, że w przypadku takich akcji lepiej mieć w domu zapas bardzo duży y, konserw, jakiegoś jedzenia wojskowego, są z, wojskowe zestawy, można mieć jakieś marmolady, na których szybko złapiemy trochę masy. To się moment tyje od węglowodanów. W związku z tym, jeśli miałbym wybierać na czas apokalipsy, to wybrałbym bycie szczupłym. Gdybyśmy wiedzieli, że będziemy na przykład miesiącami gdzieś zamknięci w bunkrze, no to wiadomo, że lepiej mieć nadwagę, bo za, za, załóżmy, że nie będziemy wychodzili i tak dalej. Ale to jest nierealne. No jak miesiące? No załóżmy, że jest wojna. No jest wojna, wleją nam tak, jak to zawsze bywało. I, i co? No jest administracja okupacyjna, oni muszą przywrócić żywność w sklepach, za okupacji niemieckiej były horrory, ale funkcjonowało: był czarny rynek, były sklepy, były kawiarenki. Nie było tak, że jak ktoś pracował, był w miarę silny, czy miał jakieś znajomości, to jadł. No więc, no, gdzie siedzieć? No to też jest science fiction. Chyba, że byłaby wojna atomowa, ale wtedy siedzenie miesiącami w bunkrze ja się z celem, bo zanim, zanim będzie zdatne do życia terytorium, no to będzie musiało minąć kilkadziesiąt lat, więc. Są sytuacje, trzeba to przyznać, kiedy gruby człowiek będzie na wygranej pozycji, ale to są sytuacje typu apokalipsa zombie z filmów, horrorów, które bardzo lubię. Ale to, to się nie zdarza w realu. To, co się zdarza, to krótkie załamania funkcjonowania państwa, powiedzmy, strzelam 2 do 5-7 dni. Wtedy lepiej być szczupłym, wtedy lepiej w ogóle z domu nie wychodzić, bo będą gwałty. Bo będą napaści, bo wtedy w ludzi wstępują demony. Gdy nie ma policji, w ludzi wstępują demony. Więc wszyscy anarchiści też będą się chowali w domach. <noise> Więc lepiej w domu to przeczekać na jedzonku, na wodzie, na tym mydełku, z jakąś radiem. Ktoś tam powiedział, że absolutnie radio. Po co? A no radio po to, że przy każdych załamaniach nadaje radio, są radiamatorzy, którzy mogą nadawać przecież. Radio jest konieczne. Nie rozumiem tego człowieka, który napisał, że radio nieprzydatne, bo kto będzie nadawał. Nawet w czasie wojny nadawano. Cokolwiek by było, może będzie ktoś z zagranicy nadawał. No przecież to radio się zawsze może przydać. No, co dalej? Co bym jeszcze chciał Państwu powiedzieć? Czyli reasumując, moim zdaniem, zdecydowanie lepiej na przypadki klęsk takich być szczupłą osobą, lepsze pływanie. W przypadku powodzi, tak? 97 rok. Co jeszcze? No wszystko jest lepsze. Wszystko jest lepsze, a weźmy pod uwagę, że no, gruby człowiek już cukrzycę może mieć, ma masę chorób, no na początku nie ma, ale to wszystko z czasem otłuszczenie wątroby, ten organizm jest mniej odporny, ten organizm jest po prostu słabszy, bardzo ciężko jest nawet taka, rzecz mi przyjaciółka mówiła, no jak grubasa mieli na stole, no to kleli pod nosem, bo jest ciężko, trzeba się przez ten smalec przebijać, szczupłego rachcia tutaj skalpel Bach-Bach, wycinają gówno, wy, wy, wyrzucają z brzucha, Bach Bach, zatrzywają i można sobie pójść na jakiś obiadek, a z grubasem już tak łatwo nie jest. Nadwaga, to jest bardzo duże obciążenie dla zdrowia ludzkiego, i w czasie jakichś właśnie takich rzeczy. Też jest źle. Nikt nie mówi. Na przykład jak ja mam 1,80 m wzrostu, to ja marzyłem, żeby ważyć 78 kg. Przecież ja na tym, zanim bym schudł do 60, na przykład, gdzie jeszcze bym mógł łazić i szukać jedzenia, no to mam, szanowni Państwo, 18 kg smalcu. 18 kg smalcu można łatwo obliczyć. Wystarczyłoby mi na 2-3 miesiące. Czyli byłbym jak szkielet, ale jeszcze bym chodził. Tu bym coś znalazł. A tu jakieś chrupki, a tu jakiś dżem. A tu jakąś konserwę dla psa. No zjadłoby się, z głodu się wszystko zje. I tutaj gdzieś bym bak, 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 jakieś kalorie by wpadły do baku. Więc szanowni Państwo, ja jestem za tym, że czy gruby, czy szczupły. Zdecydowanie szczupły. Chyba, że mamy schron przeciwatomowy, jest wojna atomowa i chcemy pożyć parę lat, no to lepiej sobie tego smalcu nabrać. Ale to też wtedy jest kiepska sytuacja, ponieważ gruby człowiek. Yy, szybko zapadnie na choroby i on w tym bunkrze nie będzie miał pomocy medycznej, będzie miał cukrzycę, hipoglikemia, hiperglikemia. Kiepskie to będzie. Lepiej być szczupłym. Można sobie wyobrazić przypadek Ukrainy w latach 30., gdzie ludzie chodzili, głodowali, umierali. Czy tam by pomogło? No niestety nie, bo to były bardzo długie okresy głodu, to się hołodomor nazywało. I niestety komuniści... Zrobili tak, że nie mogli Ukraińcy wyjeżdżać ze swoich miast. Czyli jak byłbyś na przykład gruby i liczyłbyś, że nie szedł gdzieś tam do innego miasta. Dużo to nie dawało, bo oni legitymowali. W Rosji sowieckiej nie można było sobie tak opuścić miasta swojego. Trzeba było mieć papiery. Tam była totalna inwigilacja, nikt nie wiedział, co się gdzieś tam dzieje. Nie było telewizji, natomiast były radia węzły takie. W każdym domu, tak jak w Ameryce, każdy miał, mógł sobie samochód kupić ze zwykłej robotniczej pensji to w Rosji ze zwykłej robotniczej pensji mógł wpierdalać ziemię i było radio, które śpiewało propagandę i piosenki towarzyszu Stalinie. E, tak, żeby każdy no, mógł być tak, no, pranie mózgu miał mieć robione. E, tak więc tak, Szanowni Państwo, to by było na tyle. Lepiej być szczupłym. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Cześć.